22 grudnia wspominamy świętego Flawiana, męczennika. Świętego Flawiana uznaje się za rzymskiego męczennika z czasów panowania cesarza Juliana Apostaty. Tradycja głosi, że był on mężem świętej Dafrosy, a więc ojcem świętej Bibiany i świętej Demetrii. Odważnie przyznawał się do chrześcijaństwa, za co został napiętnowany poprzez wypalenie na twarzy pieczęci niewolników i skazany na przymusową pracę w miejskiej łaźni i w pogańskiej świątyni. Nie chcąc zhańbić się pogańskimi praktykami, wolał ponieść męczeństwo. Miejsce jego śmierci było utożsamiane z Citta Vecchia, Aqua Pendente lub Montefiascone, ale szczególnym centrum jego kultu od 1000 lat jest to ostatnie malownicze miasto Montefiascone w Latium. Relikwie świętego są częściowo zachowane w katedrze, ale większość z nich jest przedmiotem kultu w kościele poświęconym samemu świętemu u stóp wspomnianego miasteczka. Kościół świętego Flawiana wzbudza zainteresowanie nie tylko ze względu na patrona, ale także ze względu na charakterystyczną konstrukcję. W rzeczywistości tworzą go dwa nakładające się na siebie budynki, oba typu bazylikowego z 3 nawami i apsydą. Kolumny i filary uwieńczone są kunsztownie rzeźbionymi kapitelami, które przywołują starożytną sztukę etruską, tak mocno obecną w tym regionie. Seria starożytnych fresków wzdłuż ścian wzbogaca dolny kościół. W tym bardzo starym kościele relikwie świętego Flawiana spoczywają od ponad 11 stuleci. Już w roku 852 papież Leon IV wspomniał o nich w jednym ze swoich listów. W tym czasie budynek nosił nazwę Santa Maria i dopiero później zmienił nazwę na imię świętego. Papież Urban IV poświęcił nowy ołtarz w roku 1262, a piękna, monumentalna fasada pochodzi z tego samego okresu. Relikwie świętego Flawiana zostały umieszczone pod ołtarzem, zamknięte w marmurowej urnie. W roku 1657 wraz z szalejącą epidemią dżumy przeprowadzono ekshumację szczątków świętego patrona i modlono się o jego wstawiennictwo. Odkryto wtedy, że urna została pochowana w głębokim dole, co było jedynym sposobem na uratowanie jej przed profanacją barbarzyńskich najeźdźców, którzy zdewastowali Montefiascone we wczesnym średniowieczu. Kult świętego Flawiana, nawet jeśli jest dobrze udokumentowany i żywo manifestowany w Montefiascone, które cieszy się jego patronatem, nigdy nie został oficjalnie rozszerzony na cały Kościół powszechny, w przeciwieństwie do kultu jego żony Dafrosy, która w przeszłości była włączona do Martyrologium Romanum. Dziś tylko jego córka Bibiana pojawia się w martyrologii Kościoła katolickiego. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika Flawiana, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Chryste, exaudimus, Chryste, exaudimus.